W roku 2009 czwarte liceum ogólnokształcące w Grudziądzu otrzymało imię Kazimierza Wielkiego. Od tamtego momentu co roku w listopadzie szkoła świętuje Dzień Patrona. Kiedy kończyliśmy 18 lat, czyli w 2009 roku, w listopadzie nadano nam imię Kazimierza Wielkiego i od tego dnia w listopadzie świętujemy Dzień Patrona w różnej formie. Z tej okazji nauczyciele oraz młodzież przygotowali wiele zabaw i konkursów. Punktem stałym też jest turniej wiedzy o patronie, takiej wiedzy historycznej, gdzie reprezentacje klas odpowiadają na pytania. Zawsze w ramach części rozrywkowej uczniowie biorą udział w konkursie 1 z 10, który inspirowany jest popularnym programem telewizyjnym. Powiedzmy bardziej na luzie, czy artystycznych, ale też wiedzowych, coś tam przygotowujemy. W tym roku mamy turniej 1 z 10, co prawda nie będzie sznuka, ale jakoś sobie poradzimy. Młodzież Czwórki chętnie włącza się w udział i organizację tego typu wydarzeń. Dużą atrakcją dla młodzieży był również fakt, że zostali oni zwolnieni z zajęć lekcyjnych. Myślę, że zawsze to taki dzień, nie ma lekcji, tak? Nie pytają, nie ma klasówek. Młodzież w naszej szkole bardzo chętnie włącza się zawsze w organizację, a później realizację Dnia Patrona, z tego względu, że mogą pokazać się na tle szkoły jako indywidualności, jako jednostki, a nie jako gdzieś tam klasy. Mają szansę na pokazanie się i trochę wybicie gdzieś tam i pokazanie, że oni też mają coś do zaoferowania. Uczniowie szkoły z entuzjazmem podchodzą do świętowania wspomnianego Dnia Patrona. Dzisiaj uświęcimy imię naszego patrona Kazimierza Wielkiego. Tak jak hasło Czwórki mówi, wielki patron, wielcy ludzie, więc musimy też wielce świętować jego i zarazem nasze święto. Mamy nadzieję, że gdzieś tam z góry nas ogląda i cieszy się, że tak to świętujemy. Kolejne ciekawe wydarzenia w Grudziąckiej Czwórce z pewnością odbędą się z okazji Świąt Bożego Narodzenia.